Listonosz w Gorzowie ponownie zapuka do drzwi starszych osób i wręczy im ulotki informujące, jak nie dać się oszustom. To kolejna odsłona wspólnej akcji Poczty Polskiej, Policji, Gorzowskiego Magistratu i Starostwa Powiatowego. Grupa mieszkańców powyżej 60 roku życia w Gorzowie jest to grupa stale rosnąca. Obecnie mamy ponad 30 tysięcy takich mieszkańców, co stanowi ponad 1/3 ogółu mieszkańców Gorzowa. I tak jak mówię, jest to stale rosnąca grupa, więc dotarcie z każdą informacją, która ma poprawić i wpłynąć na bezpieczeństwo, jest to bardzo ważna inicjatywa. Także wielkie, wielkie dzięki za to, że po raz kolejny możemy być uczestnikiem tej akcji. W tych plotkach mówimy, jak seniorzy mają się zachowywać, jakich danych broń może mają nie mówić i gdzie zgłaszać tego typu zdarzenia. Myślę, że ta forma przekazu jest jednym z elementów, który może dotrzeć do seniorów. My, mogę powiedzieć tutaj, wzorem miasta Gorzów będziemy przygotowywać taką powiatową radę seniorów. W grudniu ubiegłego roku mieliśmy spotkanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i tam razem z Komendą Miejską Policji opracowaliśmy sobie plan na ten rok. Oprócz takich kampanii informacyjnych, jeżeli chodzi o seniorów, będziemy też robić spotkania i w ten sposób też, powiedzmy, taki bezpośrednio docierać do mieszkańców naszego powiatu. Działania takie są istotne, ponieważ ciągle jeszcze zbyt wielu gorzowskich seniorów daje naciągać się fałszywym wnuczkom czy policjantom. W roku ubiegłym, jeśli chodzi o przestępstwa dokonane, odnotowaliśmy takich 25 zdarzeń i bodajże 17 usiłowań nieskutecznych. Natomiast już tylko w bieżącym roku mamy tych zdarzeń 5 plus kilkanaście zgłoszeń o usiłowaniach oszustwa. Podstawa to, aby ofiary rozumiały jedną rzecz. Policja nigdy nie wciąga do swoich działań operacyjnych mieszkańców, nie żąda wpłaty żadnych środków finansowych na te cele i musimy też kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Przygotowane ulotki listonosze wręczać będą osobiście osobom najbardziej potrzebującym takiej pomocy. Ulotki będą doręczane selektywnie, czyli będą doręczane osobom szczególnie narażonym na tego typu przestępstwa, czyli to są osoby starsze, osoby samotne. I nasi listonosze dokładnie wiedzą, komu taką ulotkę mogą wręczyć, kogo poinformować o tej akcji. Przewodnicząca Gorzowskiej Rady Seniorów zapewnia, że takie akcje przynoszą skutek. Seniorzy są bardzo wdzięczni. Kilka osób nawet u nas wchodzących do naszego klubu mieli takie zdarzenia, że dzięki tej akcji zapaliło im się zielone światełko. Także tutaj są pierwsze efekty tego i owoce. Do seniorów z Gorzowa i powiatu gorzowskiego trafi 5 tysięcy ulotek, które ostrzegają przed oszustami i innymi niebezpieczeństwami.